Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. Sary jest pierwszą spółką oferującą zaawansowane systemy do komunikacji i automatyzacji marketingu w internecie, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie trwają zapisy na sprzedaż akcji, a o szczegółach opowie Dariusz Piekarski, prezes zarządu. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. 15 grudnia pojawiła się informacja na temat możliwości zapisów. Powiedzmy o tym coś więcej. Tak, no jest to moment, w którym zakończyły się negocjacje między obecnym właścicielem WSI Investment a 21 Concordią. To zwieńczenie owocuje właśnie wezwaniem Concordii do zakupu akcji Sare do 100%. Ono będzie obowiązywało od 9 stycznia do 15 lutego. Cena, która jest zaproponowana, to jest 22 zł 70 groszy. I fundusz po 10-miesięcznym due diligence no, zdecydował się na taki krok. Fundusz działa w Polsce od 2013 roku. Jest to fundusz private equity z kapitałem, z inwestorami finansowymi związanymi z Bankiem Odbudowy i Rozwoju, z AFC, czyli taką częścią finansową Banku Światowego. Są też inwestorzy międzynarodowi jak Benetton i francuscy. W związku z tym jest to już fundusz, no, można powiedzieć, o dużo większym zaawansowaniu finansowym niż poprzedni. W połowie zeszłego roku został przeprowadzony proces due diligence w grupie kapitałowej Sare. Co on dokładnie obejmował? No właściwie wszystkie zakresy, dlatego że spółka, grupa Sare jest złożona z kilku podmiotów. Te podmioty działają w różnych takich mikrosegmentach, w związku z tym inwestor chciał dokładnie rozpoznać i obszar oczywiście finansowy w trakcie due diligence, ale też i technologiczny, co jest tutaj kluczowe. Ze względu na to, że działamy na dosyć konkurencyjnym rynku, takim innowacyjnym w zakresie digital marketingu, no to było kluczowe dla nowych inwestorów. Sprawdzić jakby moc i siłę Sary w możliwościach rozwoju w przyszłych okresach. Due diligence dotyczyło też obszarów w zakresie płacowym, kadrowym. Te segmenty różnie są w Polsce regulowane, jeżeli chodzi o podmioty, więc tutaj no, dostaliśmy dobre oceny, jeżeli chodzi o zakończenie tego due diligence dla całej spółki. Stąd zresztą taka decyzja, a nie inna, w inwestycje w Sary. Generalnie waszym celem jest takie zarządzanie kanałami marketingowymi, żeby zwiększać przypływ pieniędzy do konkretnych firm. W jaki sposób to robicie? To mamy kilka, po pierwsze grupa oferuje narzędzia w digital marketingu w różnych obszarach. Znaczy z jednej strony dostarczamy narzędzia, które umożliwiają przedsiębiorcom w oparciu o nasze narzędzia i swoje dane zarządzać komunikacją, budować relacje z klientem i na tym zarabiać, albo optymalizować koszty swoich działań marketingowych. Z drugiej strony mamy potencjał do realizacji kampanii na rynku digital marketingu w oparciu o kampanie displayowe w sieci czy kampanie mailingowe powiązane z tymi modelami dzisiaj dość popularnymi jak programmatic, czyli reklamami w czasie rzeczywistym, gdzie rozpoznaje się klienta, jego zainteresowanie i w czasie rzeczywistym można mu serwować odpowiednią komunikację reklamową. To, co jest tu jeszcze kluczowe, to w tych wszystkich narzędziach, które dostarczamy, wprowadzamy analitykę, która dostosowuje komunikację i właściwie powoli przechodzimy z takiego agresywnego komunikatu reklamowego w komunikat bardziej użyteczny, czyli ta informacja poprzez personalizację treści, kanału, godziny dostarczenia powoduje, że właściwie oczekujemy na tą informację. Nie? Czyli właściwie zmiana z tych modeli, które jeszcze były 10 lat temu, no nazwijmy to spamerskie, które mocno nas atakowały, w model wysłania informacji do mniejszego grona osób, ale tych, które bardzo tą informacją są zainteresowane. W związku z tym zwiększamy prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, a też usatysfakcjonowania klienta, który skorzysta z tej usługi.
restrukturyzacji, optymalizacji kosztów to temat, na który rozmawialiśmy pod koniec roku, podczas naszego ostatniego spotkania. Jestem ciekawa, na jakim etapie jest teraz ten wątek? No, zakończyliśmy zmiany w jednej ze spółek Mister Target, które były związane z przebudowaniem struktury i właśnie postawienie nowych celów dla nowo określonych zespołów. To przyniosło odpowiednie spodziewane efekty i myślę, że będziecie Państwo widzieli w wynikach czwartego kwartału wyniki tej zmiany. Pozostała część tej restrukturyzacji wiąże się z prowadzeniem poszczególnych produktów w grupie, czyli powstanie bardziej dedykowanych tutaj brand managerów i zespołów zajmujących się poszczególnymi produktami. To jest jeden obszar, a drugi, to co też się udało, to stworzyć spójną ofertę na rynku dla całej grupy Sare. Dzięki temu klient, który korzysta z naszych usług, może mieć kontakt tylko z jedną osobą, z jednym accountem, z jednym doradcą, który poprowadzi klienta w digital marketingu w pełnym zakresie. Nie musi się wtedy klient tutaj martwić tym, że ma 4 czy 5 firm, które między sobą wymieniają dane i musi nadzorować ten proces. My bierzemy tą odpowiedzialność na siebie i dowozimy odpowiednią jakość usługi i efekt dla klienta. Co do tej efektywności, ona jest uzyskiwana na dwóch poziomach. Pierwszy to jest taki strategiczny, gdzie szefowie firm, właściciele widzą potrzebę budowania odpowiedniej komunikacji w różnym obszarze marketingowym, sprzedażowym i usługi klienta. I wtedy kompleksowo obsługujemy wszystkie procesy, tak jak w przypadku na przykład koncernu Agora. A z drugiej strony dostarczamy narzędzia w modelu SaaS-owym, gdzie właściwie specjaliści, mając potrzebę na jedno narzędzie, jeden wątek, obsługując na przykład newslettery czy koszyk porzucony w sklepie, czyli w momencie, kiedy ktoś nie zamknął transakcji, no to e-commerce potrzebuje precyzyjnej informacji, do kogo, w jakim kanale wysłać informację, żeby ktoś zakończył tą transakcję, dając danej osobie gratisowe dostawę lub proponując atrakcyjne formy finansowania. W związku z tym z jednej strony mamy kompleksową obsługę i dzięki tym w różnych narzędziach, dzięki różnym narzędziom zwiększamy efektywność tej sprzedaży, zmniejszamy koszty działania danego przedsiębiorstwa, lub w mikro takich serwisach, które są wykorzystywane przez specjalistów marketingu internetowego. Na Wasze wyniki finansowe będziemy mogli zerknąć dopiero pod koniec marca, bo wtedy one się ukażą, więc teraz tak z Pana punktu widzenia, to był dobry rok, 2017? To był dobry, jeżeli chodzi o utrzymanie rozwoju organicznego, jeżeli chodzi o inwestycje, no trudniejsze ze względu na due diligence. Due diligence i zmiany właścicielskie spowodowały, że nasza aktywność w tym zakresie musiała być trochę ograniczona. Także dzięki temu, że kończymy już ten proces i mamy już nowego właściciela, 2018 dla nas jest bardzo perspektywiczny, bo było kilka przemiarek do inwestycji, których nie mogliśmy wykonać w zeszłym roku, więc dosyć dynamicznie będzie się działo w 2018. Możemy coś więcej powiedzieć? Nie mogę ze względu na to, że zobligowani jesteśmy odpowiednim raportowaniem giełdowym, jeżeli chodzi o szczegóły. Natomiast te obszary, które deklarowaliśmy, one w dalszym ciągu są jakby utrzymywane, czyli rozwój w obszarze mobilowym, integracja komunikacji omnichannel, i wideo, które jest teraz o największym dynamice wzrostu, czyli wideo w zakresie tworzenia kampanii marketingowych, treści zarządzania kontentem, wideo w tym obszarze. I tu budujemy też odpowiednie narzędzia, integrując je z danymi, które są w grupie Sare, integrując je z innymi narzędziami, które dzisiaj posiadamy. Więc tą siłą jest jakby ta nasza inicjatywa inwestycyjna w różnych obszarach. Zawsze kończy się tym, że integrujemy dane w grupie i integrujemy narzędzia. Dzięki temu bardzo płynnie przechodzimy z jednego kanału komunikacji do drugiego, mając możliwość śledzenia danej osoby i odpowiedniego dostosowania komunikatu. Inwestujecie i integrujecie, a w takim razie dlaczego nie doszło do przejęcia GaduGadu, które było komunikowane w zeszłym roku? Tak, to była bardzo atrakcyjna dla nas inwestycja, ale inwestycja zawsze jest określana pod kątem jakby ryzyk i możliwości, które wiążą się z danym przedsięwzięciem. I o ile ten element technologiczny był ciekawy, interesujący,
to o tyle pozostałe elementy, które pojawiły się w trakcie negocjacji, nie do końca spełniły nasze oczekiwania. W związku z tym niestety, ale musieliśmy się z transakcji wycofać. Za drogo było? Nawet nie chodzi o kwoty, bo tak jak powiedziałem, raczej to jest kwestia jakby sposobu przeprowadzenia tej transakcji, tak? Czyli no, każda transakcja ma ze sobą niesie pewne formy prawne, pewne formy zabezpieczeń i danych transakcji, to jest tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo takiej transakcji. To dla nas było istotne, że nie tylko ten obszar merytoryczny, ale też ten związany z jakby bezpieczeństwem transakcji. Jeszcze na koniec najważniejsza rzecz dla Pana jako dla prezesa. Jaki cel na 2018 rok? Tak jak wspomniałem, to jest przyspieszenie procesu inwestycji, dlatego że spółka posiada dużo gotówki na koncie. Mamy bardzo dobre wyniki finansowe i dużą dynamikę takiego wzrostu sprzedaży organicznego. Natomiast faktycznie inwestycyjnie byliśmy zblokowani, więc 2018 to przyspieszenie w procesach inwestycyjnych, zmonetyzowanie startupów, 9, które jesteśmy w trakcie realizacji, i kilka prac takich, nazwijmy to, przyspieszających zmianę i poprawiających usability systemów, które obecnie funkcjonują i które obecnie są takimi głównymi końmi pociągowymi naszego biznesu. Także o tych też nie zapominamy i też te zmiany będą następowały. Nawiążę jeszcze do tego, od czego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, czyli dlaczego w ogóle decydujecie się na to wezwanie na sprzedaż akcji? No, właściciel zdecydował, że jest zainteresowany odpowiednim pakietem, ogłosił. My jesteśmy o tyle za, ze względu na jakby fundusz, który wchodzi. Tak? Jest to fundusz, o którym powiedziałem, który daje możliwości rozwoju nie tylko w kraju, ale za granicą, bo w portfolio tego funduszu są takie marki w Polsce jak TXM, czyli operator dyskontów w Polsce, to jest Retrubin, firma jubilerska, czy Apaczka, która integruje usługi kurierskie. To są duże inwestycje i to jest pewne portfolio, w którym my się znajdziemy tego inwestora. Poza tym są spółki międzynarodowe, które funkcjonują we Włoszech, we Francji. To daje nam, myślimy o potencjałach, które wiążą się z jakby tutaj uczestniczeniem w portfolio naszego inwestora 21 Concordii. To w takim razie będziemy przyglądać się tym planom i temu, jak losy spółki będą toczyły się w 2018 roku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam na kolejne wyniki i kolejne informacje ze spółki.